Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam dzisiaj na rozpakowanie najnowszej klawiatury mechanicznej od firmy TTE Sports by Thermaltake. Mowa właśnie o modelu Poseidon Z. Tutaj mamy wersję wyposażoną w przełączniki typu Blue. Za taką klawiaturkę trzeba zapłacić jakieś 300 zł plus minus. I teraz ją sobie rozpakujemy, przyjrzyjmy się jej dokładnie. Zapraszam Was do oglądania. Dobrze, widzimy kartonik z klawiaturą Thermaltake Poseidon Z. Jak widzicie, jest informacja, że ta klawiatura posiada przełączniki typu Blue, certyfikowane przez TTE Sports by Thermaltake. Mamy tutaj 5-letnią gwarancję na te przełączniki, więc bardzo przyzwoicie. Widzimy samą klawiaturę na tym obrazku. Jest podświetlana na niebiesko, musi to fajnie wyglądać. Opakowanie standardowo jak u Thermaltake'a, bardzo ładnie wykonane, ładnie ozdobione. I z tyłu jeszcze mamy troszeczkę informacji, żywotność przełączników, 4 stopnie podświetlenia, anti-rollover, czyli anti-ghosting. No i widzicie tutaj jakieś klawisze multimedialne mamy, regulację podświetlenia z klawiatury, wyłącznik klawisza Windows, czyli same przydatne rzeczy. Zbyt wiele nie ma tych informacji, myślę, że i tak wystarczająco, ponieważ klawiatura raczej dość prosta. Nie skomplikowana absolutnie. Teraz otwieramy opakowanie. Dobrze, ten Poseidon jest dość ciężki w porównaniu na przykład z V500. To jest cięższa klawiaturka. Co tu mamy? Informacje gwarancyjne. Tutaj mamy jeszcze instrukcje. Sterowników nie ma, więc prawdopodobnie klawiatura ich nie wymaga. Widzimy kabelek, o dziwo nie w oplocie, o dziwo też nie z pozłacanym wtykiem i nie ma tego organizera na pasku znanego z produktów Thermaltake'a. No widocznie w tym przypadku producent postanowił od tego odejść, chociaż powiem Wam, że jest to fajny taki element rozpoznawczy, taki akcent, mała rzecz, a ciesząca. Natomiast jakoś specjalnie to też nie jest do życia nikomu potrzebne. W tej chwili widzimy już samą klawiaturkę. Możecie tak wstępnie rzucić sobie okiem na układ klawiszy. Sama klawiatura dość niewielka. W porównaniu z tą recenzowaną niedawno V500, plusem jest to, że ma klawiaturę numeryczną, więc dla wielu osób zaleta, dla mnie akurat też. No i słyszymy oczywiście, że są to przełączniki 4MX Blue. Specyficzne kliknięcie. Pracujące leciutko, ale przy okazji też głośno. No już taki urok mechaników. Mam tutaj panel ten sterujący z kontrolkami. Logo Thermaltake'a, wyłącznik przycisku Windows, też jest na sprężynie, słychać to wyraźnie. Mamy te pozostałe przyciski multimedialne, regulacje podświetlenia. Jeśli chodzi o przyciski, to mamy małe Enter, długi Backspace, duże Shifty, bardzo długą spację. No i takie raczej dość standardowe klawisze. Mamy też klawisz FN do użytkowania tych funkcji specjalnych. Rzućcie jeszcze okiem na tą klawiaturkę. No i powiem Wam, że w tym rozpakowaniu chyba by było na tyle. Klawiatura naprawdę jest prosta, nieskomplikowana. O, zobaczcie, jeszcze mamy fajne przyciski aż 5. Gumowane podwyższenia, jeden stopień regulacji, ale jest. Tak więc klawiaturka robi dobre wrażenie. Zobaczymy jeszcze, jak będzie się sprawowała w ciemnościach. Jak to podświetlenie będzie sobie radziło. Chociaż mamy regulację aż 4 stopnie, więc powinno być nieźle. Ja w tej chwili biorę się za testy tej klawiatury, innych sprzętów Thermaltake'a, tak więc na pewno w tym miesiącu będzie jeszcze sporo tego sprzętu w najbliższych tygodniach. A więc jeśli lubicie sprzęt TTE Sports by Thermaltake, warto zaglądać nawet codziennie, bo powinno być coś nowego. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!